Cześć, witam serdecznie. Z tej strony znowu Piotrek z kanału Świat Ptaszników. Nagrywamy dzisiaj drugi film. Na wstępie chcę Wam bardzo serdecznie podziękować za odzew, który był pod moim pierwszym filmem. Nie spodziewałem się takiej ilości komentarzy, nie spodziewałem się tylu subskrypcji na kanale, także bardzo Wam dziękuję. W dzisiejszym filmie będziemy losowali nagrody, losowali zwycięzców konkursu, ale to na sam koniec filmu. Teraz zajmiemy się tematem przewodnim dzisiejszego filmu, mianowicie tym, na jakie problemy możemy napotkać, kiedy zdecydujemy się rozpocząć hodowlę, i pokażę Wam moje nowe nabytki, które zakupiłem w dniu dzisiejszym. Przywiozłem je od znajomego, który redukuje swoją hodowlę, także bardzo się cieszę, pokażę Wam, jakie to są pająki i zmienimy teraz kadr. Ja będę opowiadał o tych problemach, które możemy w naszej hodowli spotkać na samym początku i przy okazji będę Wam pokazywał nowe pająki. Ok, widzimy tutaj pająka Brachypelme smithii. Jest to mały pająk w stadium, myślę, L6, L7. Do końca nie wiem, bo przejąłem go od znajomego właśnie dzisiaj. Jest to jeden z moich ulubionych ptaszników. Zachęcam Was do poszukania informacji na jego temat w internecie. Ode mnie na pewno też takie informacje uzyskacie w momencie, kiedy będę nagrywał film z przekładania tego pająka do większego pojemnika. Natomiast wróćmy do głównego tematu filmu. W tle tutaj postaram się tego pająka nakarmić. Zobaczymy, czy będzie chciał zjeść. Obserwujcie to, a my wrócimy właśnie do tematu problemów, które możemy napotkać na początku naszej hodowli. Mianowicie, jeżeli zdecydujecie się na pająka, to nie powielajcie błędów, które ja właśnie na początku mojej hodowli popełniłem. U mnie wyglądało to tak, że zakupiłem dwa pierwsze pająki, przywiozłem je do domu i poinformowałem lokatorów, że od dzisiaj będę właśnie zajmował się m.in. hodowlą pająków. Oczywiście nie spodobało się to nie tylko mojej mamie, ale także narzeczonej i siostrze. I tutaj Was uczulam, że oczywiście przed zakupem pająka należy taką rozmowę z domownikami odbyć. Ale zachęcam Was do tego, żebyście do takiej rozmowy podeszli przygotowani. O co mi tutaj chodzi? Chodzi o to, że uzyskując informacje na temat danego pająka w internecie chociażby, uzyskując informacje na temat siły jadu, temperamentu, czy to jest pająk agresywny, czy jest szybki, możemy w łatwy sposób jakieś argumenty przeciwko temu, żebyśmy tego pająka mogli hodować, zbić, tak? Bo nie oszukujmy się, znaczna część ludzi boi się pająków z tej racji, że nie znają tych zwierząt, tak? I mają wyobrażenie, że jeżeli kupimy wielkiego, włochatego pająka, który jest wielkości naszej dłoni, kiedy dorośnie, on na pewno nas ugryzie, a jak nas ugryzie, to umrzemy, albo w najlepszym przypadku będziemy jacyś sparaliżowani. Tak myśli większość, podejrzewam, kobiet. Także tutaj rozmowa, która będzie przeprowadzona jakby fachowo, gdzie będziemy mieli informacje na temat pająka, będziemy mogli pokazać, jaki mamy plan na tą hodowlę, będziemy mogli pokazać, że jesteśmy odpowiedzialni. Na pewno taka rozmowa pomoże nam tutaj, aby taką zgodę od pozostałych domowników na hodowanie pająka uzyskać. Dlaczego taka też zgoda jest według mnie potrzebna? Bo mimo wszystko hodowanie pająków jest to jakaś odpowiedzialność. Są to drapieżniki, które jakby są jadowite, nie da się tego ukryć i pozostali domownicy muszą o tym wiedzieć, że takie pająki będą w domu. Kolejną jakby przeszkodą, która rodzi się w głowach właśnie tych osób, które z nami mieszkają, to na pewno to, że pająk nam ucieknie i wtedy będą gdzieś znienacka mogli zostać zaatakowani. Słuchajcie, możemy to też łatwo jakby zbić, możemy to tutaj przekonać domowników, stosując jakieś dodatkowe zabezpieczenia w terrarium czy w pojemniku, w którym ten pająk mieszka. Oczywiście na początku, jeżeli kupimy pająka w stadium L1 i będzie bardzo mały, no nikt nie będzie się go obawiał, ale w momencie, kiedy pająk będzie duży i będzie już w terrarium,
Warto zastosować jakieś dodatkowe zabezpieczenia. Ja w drzwiczkach rozsuwanych zakładam takie po prostu tekturki, które uniemożliwiają łatwe otworzenie tych drzwiczek. Najpierw należy taką tekturkę wyjąć, co nie jest takie proste, i dopiero później otworzyć te drzwiczka, rozsunąć szkiełka, żeby można było cokolwiek w terrarium manewrować. Ok, widzimy tutaj kolejnego pająka, pająka z rodziny Poecyloteria. Dokładnie jest to Poecyloteria subfusca lowland. Bardzo, bardzo się cieszę, że udało mi się ją zakupić. Bardzo długo o niej marzyłem i pokazuję Wam tutaj ją celowo. Dlaczego? W wielu przypadkach, myślę, wielu z Was, nawet chcąc kupić sobie pierwszego pająka, decydując się na taki ruch, mimo wszystko będzie miało obawę, czy aby ten pająk mnie nie ugryzie. Czy mimo wszystko nie zostanę właśnie gdzieś ugryziony. I chcę Wam tutaj to właśnie pokazać, przedstawić, że wcale tak nie jest. Bo po pierwsze, słuchajcie, mam w tej chwili około 50 pająków. I styczność z pająkami de facto od 2-3 lat. I jeszcze nie zdarzyło się nigdy, żeby dany pająk mnie, jakikolwiek pająk mnie ugryzł. Oczywiście trzeba tutaj zachowywać umiar i respekt, bo mimo wszystko jest to zwierzę, które jest agresywne. Ale jeżeli zachowamy trochę zimnej głowy i jak to ja mówię nieraz, mamy głowę na karku, no nie ma możliwości, żeby taki pająk nas ugryzł. Jeżeli cokolwiek robimy w terrarium, oczywiście czy w pojemniku, czy karmimy pająka, czy chcemy mu to jakby uprzątnąć, czy cokolwiek, oczywiście za każdym razem musimy używać takiej pensety. Ale zauważcie to, że nawet w momencie, kiedy ja dotknę tego pająka, on ewentualnie się delikatnie poruszy, ale nie biega, nie szaleje od razu. I może też tutaj spróbujemy go nakarmić, zobaczymy, czy będzie chciał tutaj coś zjeść. Na ten moment pająk jest u mnie od dzisiaj, nie przekładałem go jeszcze z pojemnika tego właśnie, więc liczę na to, że będzie tutaj miał ochotę zapolować. Ok, zobaczymy, czy pająk będzie chciał zjeść tutaj rzuconego mu drewnojada. Ja chciałbym powiedzieć o kolejnym problemie, którym jakby ja miałem na początku mojej przygody z hodowlą. Mianowicie problem, który się może tutaj nasunie, a może nie. Bo często jest tak, że nasz pająk po prostu nie chce jeść. Ten, widzimy, jednak zdecyduje się chyba na tego drewnojada. Ale zdarza się tak, że podajemy pająkowi pokarm i przez 2-3 dni ten pająk nie chce tego pokarmu jakby zjeść. Widzimy, że jednak tutaj Poecyloteria zrezygnowała z tego drewnojada. I co wtedy? Słuchajcie, nie ma się co martwić. Pająki są znane z tego, że robią właśnie czasami takie głodówki. Dzieje się to z różnych przyczyn. Niekiedy szykują się do zrzucenia skóry, niekiedy po prostu nie są głodne, niekiedy mają taki kaprys. Nie możemy tutaj w takiej sytuacji panikować. Kolejnym jakby następnym problemem, który pojawił się w mojej hodowli na początku, była mimo wszystko dostępność tego pokarmu. Przyznam Wam, że ja jestem z małej miejscowości. Nie wiem, czy widzicie teraz, ale pająk nie zdecydował się mimo wszystko na pokarm. Drewnojad tam jest w rogu, gdzie na początku był rzucony, gdzie uciekł. Ale wróćmy do tematu. Ja nie miałem łatwego dostępu do karmówki, bo jestem z małej miejscowości, nie ma u mnie sklepu zoologicznego. A nawet jeżeli jest jakiś gdzieś tam w pobliżu, to bardzo ciężko w nim o dostępność karmówki dla pająków. I jak sobie z tym radzić? Słuchajcie, 100 ml drewnojadów, które starczą dla na przykład jednego pająka, dla jednej takiej Poecyloterii, myślę na okres nawet pół roku, 100 ml takich drewnojadów kosztuje jakieś 5-6 zł w internecie. I uwierzcie mi, zawsze znajdzie się ktoś, kto Wam takie drewnojady sprzeda. Poznacie tutaj wiele osób, które będą chciały Wam pomóc w hodowli pająków. Przynajmniej ja tak miałem w moim przypadku i jestem przekonany, że gdyby ktokolwiek z Was zwrócił się do mnie o pomoc w uzyskaniu jakby właśnie karmówki, to na pewno bym pomógł i robi tak większość osób, które zajmuje się pająkami i terrorystyką.
Także ja miałem problem na początku z dostępnością karmówki. Myślę, że teraz będzie dużo łatwiej w tym temacie z tego względu, że coraz więcej ludzi też właśnie wystawia chociażby karmówkę na Allegro czy na ogłoszeniach na forach terrorystycznych. Myślę, że nie będzie to wielkim problemem. Zaraz omówię kolejny problem, który też został opisany w jednym z komentarzy pod moim pierwszym filmem, także tutaj bardzo dziękuję i postaram się na niego odpowiedzieć. Nie wiem, jak uda się to jakby odpowiedzieć do konkretnego przypadku, bo zostałem zapytany, w jaki sposób można ogrzać większą ilość pająków. Ja ogrzewam pająki kablem grzewczym na regale, który jest przyklejony do takich ekranów, które wieszamy za grzejnikiem, żeby nam odbijały właśnie ciepło. I ja ten kabel grzewczy mam przyklejony taśmą do tych ekranów, które są znowu przyklejone, przytwierdzone do tylnej części regału, tak aby ciepło, które daje kabel, odbijało się od tego ekranu i wchodziło jakby na cały regał. Ale zaraz Wam pokażę inny kadr, w którym jakby pokażę na komodzie, jak możemy właśnie ogrzać kilka pająków na raz. Ok, mamy tutaj kolejny kadr. Jak widzicie, tutaj są położone matchboxy, 9 sztuk, które są dookoła oplecione, owinięte jakby kablem grzewczym. I słuchajcie, myślę, że jest to najlepszy sposób na ogrzanie kilku pająków na raz. Najfajniej by to było, gdyby te pająki i ten kabel w tym momencie były po prostu w szufladzie, która gdzieś tam od góry jest zamykana i to ciepło by się najlepiej utrzymywało. Ewentualnie w jakiejś półce, na jakiejś półce za jakimiś zamykanymi drzwiczkami, tak żeby to ciepło się nie rozpraszało. Wtedy uzyskamy najłatwiej temperaturę, która będzie nas zadowalała. Ale słuchajcie, nie jest też do końca tak, że jeżeli przeczytacie, że dany pająk powinien mieć temperaturę 27 stopni i wy nie zapewnicie mu tych 27 stopni, to pająk od razu umiera. Nie bierzcie tego tak do siebie, pod uwagę, bo po prostu zapewnienie około 22-21 stopni wystarcza tutaj do hodowania pająków. Jeżeli chcemy oczywiście, żeby nasza hodowla się jakoś rozrastała i mamy samicę, która składa kokon, wiadomo, że wtedy musimy zapewnić jej te warunki jak najbardziej zbliżone do środowiska, w którym występuje. Aczkolwiek, jeżeli mamy małe pająki, czy jakieś podrostki, czy już dorosłe, ale mamy w naszym otoczeniu, w pokoju, w miejscu, gdzie będą trzymane te pająki 21, 22, 24 stopnie, to uwierzcie mi, ten pająk będzie sobie tutaj swobodnie żył, nie będzie miał żadnych problemów. Wiadomo, no, takie 21 to według mnie jest granicą, która musi być zachowana. Oczywiście nocą te spadki tak samo mogą być delikatnie inne niż w zaleceniach, bo jeżeli zalecany pająk ma w dzień 27, w nocy 22, to jeżeli będzie miał u nas w dzień 23, a w nocy 19, to nic takiego złego tutaj też nie będzie miało miejsca. Także jeżeli chciałbyś kupić sobie pająka, ale boisz się, że nie będziesz mógł mu zapewnić idealnych warunków, to nie przejmuj się. Zachęcam Cię do tego, abyś spróbował. Wiadomo, że jeżeli będziesz się tym pająkiem opiekował i zapewnisz mu takie warunki, o jakich tutaj mówiliśmy, to wszystko będzie w porządku. Teraz na koniec mojego filmu rozlosujemy zwycięzców konkursu, który był organizowany w pierwszym filmie. Także zmienimy kadr i widzimy się za moment w trakcie losowania. Ok, widzimy tutaj pojemnik, w którym są karteczki z nickami osób, które dodały komentarz pod moim pierwszym filmem. Losowanie przeprowadzi moja żona. Tak, żeby nikt nie zarzucił mi, że jestem jakoś stronniczy. Brigida, proszę Cię, wyjmij teraz pierwszą karteczkę i pokaż do kamery nick osoby, która dodała komentarz i która wygrywa. Pierwszą osobą, która wygrywa jednego pająka, jest Dawid Sajnug. Także gratuluję serdecznie. I kolejna osoba, może zamieszaj,
tymi karteczkami i wybierz którąś. Kolejną osobą, która wygrywa, jest Zakapior. Także bardzo Wam gratuluję. Proszę, odezwijcie się do mnie mailowo na adres światptaszników@gmail.com. Mam do Was prośbę, abyście opisali mi pokrótce, czy macie jakąś styczność z hodowlą pająków, jakie pająki już macie ewentualnie, tak żebym postarał się dobrać Wam takiego pająka, którego ewentualnie jeszcze nie macie, a jeżeli jest to pierwszy pająk, to takiego, który będzie nadawał się jako pierwszy pająk. Także dziękuję Wam serdecznie. Jeżeli mój film się Wam podobał, zapraszam do komentowania również tego filmu. Zostawcie łapkę w górę. Oczywiście, jeżeli jeszcze nie subskrybowaliście mojego kanału, to gorąco Was do tego zachęcam. Trzymajcie się. Cześć, z tej strony Piotrek z kanału Świat Ptaszników.